wspólnym śpiewaniem hymnu po mszy w kościele świętej Anny rozpoczęły się w Kolnie uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kwiaty w miejscach pamięci narodowej przy kościele świętej Anny złożyli przedstawiciele samorządu i mieszkańcy Kolna. Następnie uroczysty pochód, poprzedzany przez zespół mażoretek i miejską orkiestrę dętą, wyruszył w kierunku centrum Kolna. Główne uroczystości patriotyczne zostały zorganizowane przy pomniku poświęconym marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Obelisk wieńczy figura orła zrywającego się do lotu. Rzeźbę przekazał nieżyjący już Stanisław Malinowski. W okolicznościowym przemówieniu burmistrz Andrzej Duda przypomniał najważniejsze wydarzenia historyczne związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 100 lat temu słynny polski przywódca i działacz niepodległościowy Józef Piłsudski został naczelnym dowódcą wojsk polskich, a przybywające na naszych terenach wojska obce opuszczały kraj. Ponownie mogliśmy zacząć się cieszyć ze swojej wolnej ojczyzny, która przez wiele lat zawłaszczona była przez zaborców Rosję, Austrię i Prusy. Wieloletnie zabiegi, wyrzeczenia okupione krwią setek tysięcy Polaków nie poszły na marne. Powstała Druga Rzeczpospolita, w końcu w pełni niezależna, mogąca sama o sobie decydować. Nasi pradziadowie kolejny raz udowodnili, że są jednym z najbardziej niestrudzonych i dumnych narodów świata. Dzisiaj żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju, ale wolność nie jest dana raz na zawsze. Pamiętajmy o tym i dołóżmy starań, by w spokoju i poczuciu sprawiedliwości społecznej budować dzieło naszych przodków, niepodległą Polskę. Szanowni Państwo, odsłaniając obelisk ku czci marszałka Piłsudskiego, spełniamy ostatnią wolę świętej pamięci dyrektora Stanisława Malinowskiego, który przekazywał na moje ręce ten pomnik dla miasta. Na zawsze zapamiętamy go w Kolnie jako życzliwego pedagoga, wychowawcę kilku pokoleń uczniów i społecznika. Był również znanym i cenionym działaczem Związku Piłsudczyków. Kultywowaniu pamięci i dorobku genialnego marszałka poświęcił ostatnie lata swojego życia. Drogi Stanisławie, za to Ci bardzo dziękujemy. Obelisk poświęcony pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego symbolicznie odsłonili burmistrz Andrzej Duda, Marianna Malinowska, wdowa po dyrektorze Stanisławie Malinowskim i ksiądz dziekan Stanisław Uradziński, który poświęcił pomnik. W patriotyczny nastrój wprowadził wszystkich wokalny mini recital w wykonaniu Ewy Kadłubańskiej i Natalii Święczkowskiej z Koleńskiego Ośrodka Kultury. Gdy pytasz mnie, czym ojczyzna jest, odpowiem, czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie, czyś widział Wawel, komnaty, krużganki, miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii pięknej, dumnej, z władzy mocnej i rozumnej czerpiesz dzisiaj wiarę. Kraju dobry los, króla dzwon, co kraj przenika, mowa skargi, wzrok stańczy.
Europejczyka przeszłość wielka wzniosła. W czasie patriotycznej uroczystości apel pamięci poświęcony wszystkim tym, którzy walczyli o niepodległość, przeprowadzili harcerze z koleńskiego Chówca. Uroczystości przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego zakończyło składanie kwiatów i zniczy.